Krzepice leżą nad dawną granicą państwa i stały się bardzo atrakcyjne dla Żydów ze względu na handel i na przemyt. Jeżeli chodzi o najstarsze dokumenty dotyczące Żydów, to są księgi celne z 1582 roku, z 1592 i z 1593. To są takie małe księgi, rejestry poboru czwartego grosza z komory celnej w Krzepicach. I o co chodzi? Że na tych księgach, na okładkach są hebrajskie napisy. Znaczy to, że albo celnikiem był Żyd, albo pisarzem na komorze celnej był Żyd. I ciekawa historia, taka właściwie najstarsza, związana z kościołem krzepickim, wiąże się z Kazimierzem Wielkim. Ten kościół został postawiony jako pokutny kościół. Kilka takich kościołów znajduje się w Polsce, ale chodziło o to, że Kazimierz Wielki miał bliższe stosunki z Żydówką Esterą. Biskup krakowski Bodzenta wysłał księdza Baryczkę do króla Kazimierza Wielkiego, mówiąc mu, że jest ekskomunikowany za grzechy z Żydówką Esterą. Król się wściekł i w nagrodę kazał Baryczkę wrzucić pod lód. Utopił wikariusza, no i z kolei dostał taką pokutę, że miał wybudować ileś kościołów. Jednym z tych kościołów jest kościół krzepicki. Jedną z kar za cudzołóstwo było kręcenie palcem w cegłach. I te znaki w kościele krzepickim się zachowało. Jest tam wiele dziur. No jest to bardzo, bardzo ciężka sprawa, żeby wykręcić taką dziurę. No trzeba było parę miesięcy. Palce nie nadawały się do użytku. No ale później zaprzestano tych praktyk ze względu na to, że niektórzy z kapłanów musieliby też kręcić. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Szczególnie była ciekawa historia z ostatnim prepozytem kościoła klasztoru krzepickiego, księdzem Janowskim, który tutaj wybudował dom. No i księdzem proboszczem, który wtedy był, doszło do wielkiego konfliktu. Po pierwsze dlatego, że ksiądz udzielał rozgrzeszenia ludziom, którzy na służbę zatrudniali Żydów. Ci ludzie mieli nie dostać rozgrzeszenia, tylko zwolnić tych chrześcijan z pracy, żeby chrześcijanie nie chodzili do pracy do Żydów. Krzepice były małym miasteczkiem i każda praca była na wagę złota. Tak samo parę razy z ambony było głośno, bo w sobotę kobiety chodziły, krzepicianki chodziły za parę groszy podpalać ogień w piecu żydowskim, bo Żydzi tego nie mogli robić, religia zabraniała. No i te kobiety były głośno napiętnowane z ambony. Zachowało się tam parę nazwisk, także no, nie będę tutaj teraz wymieniał kto i co i kiedy, ale były takie sprawy na porządku dziennym. No, same Krzepice były bardzo atrakcyjne ze względu na to, że była granica. I ciekawym dokumentem jest, może przeczytam, w księgach grodzkich, krakowskich z roku 1754 jest ciekawy zapis. Miasteczko nowe pod tytułem Peterburg za rzeką Lizwartą w granicy ziemi bieluńskiej przez Jaśnie Wielmożnego starostę dzisiejszego Adama Kajetana hrabiego Mionczyńskiego herbusłe komory dla Żydów założone. To jest ciekawa sprawa, bo nawet Mionczyński wtedy chciał dorównać Piotrowi I i zrobić sobie nowy Sankt Petersburg za Lizwartą. I to miasteczko później zostało nowym miastem, nowe miasto Krzepice. To miasto liczyło
niedużo Żydów wtedy, ale tylko było 12 lat miastem, nie? Także ciekawa historia wiąże się z synagogą krzepicką w Nowokrzepicach konkretnie, bo w tym miejscu podobno Adchoba Zygmunt Stary kazał wbić rozbójnika Adchobę na pal. Później to miejsce było takie jakby, no nie za bardzo, nikt tam nic nie chciał budować, nikt nie chciał nic zrobić, tam była jeszcze kuźnica blisko. No i w końcu doszło do tego, że Żydzi dostali ten plac na budowę, ale sama budowa się bardzo przyciągała. Ta synagoga, która jest w tej chwili, to pochodzi, to się zaczęło gdzieś w okresie powstania listopadowego. No i wtedy Żydzi krzepiccy, żeby nie iść do wojska, pożyczyli pieniądze i 2300 zł polskich. Pieniądze zabrał dowódca pospolitego ruszenia, Julian Masłowski, dziedzic z Rudnik. Tak się złożyło, że powstanie upadło, Masłowski uciekł do Prus, a Żydzi się cały czas domagali pieniędzy, że nie mogą dokończyć budowy synagogi. Synagoga została, koszty w ogóle synagogi to na 21 sierpień 1830 roku wynosiły 23 713 zł i 23 grosze. No i jeszcze oprócz tych wszystkich kłopotów, to wcześniej spłonęło miasteczko Nowokrzepice i Żydzi z Nowokrzepic przenieśli się do Krzepic. No i zaczęły się poważne problemy. Żydzi Nowokrzepiccy walczyli z Żydami krzepickimi w ten sposób, że brali bardzo duże pieniądze za miejsce na cmentarzu, za pochówek. Dochodziło do licznych procesów, dochodziło do różnych skandali między Żydami. Ciekawym miejscem jest miejsce między Bużnicą Krzepicką, gdzie Adchoba został wbity na pal, a cmentarzem żydowskim. 5 listopada 1768 roku doszło tam do bitwy między rotmistrzem Kiedrzyńskim a majorem Drebiczem z 400 kozakami. Bitwa była bardzo krwawa, prawdopodobnie odbywała się na miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. No i w tej bitwie poległo 20 powstańców plus Kiedrzyński. Moskale zachowali się bardzo podle, kozacy. Obcinali głowy, obcinali ręce, dochodziło do ludobójstwa. Jeszcze niedawno, tam w tym miejscu, przed wojną, odkopano zwłoki tych żołnierzy. No i była policja, stwierdzili, że no nie wiadomo skąd co, ale w Krzepicach zachowała się taka pieśń o tym, śpiewana przez moją prababcię, to znaczy Marię Błażejczyk. I na tym w tej pieśni jest cała ta tragedia oddana. W tym miejscu długo był krzyż i rosły bzy, a później ten krzyż się po prostu zawalił, a w tej chwili na tym miejscu jest osiedle. Bardzo możliwe, że ten cmentarz specjalnie został usytuowany na miejscu tej bitwy, no bo to też tam nikt za bardzo się nie chciał budować, chować. Jeżeli chodzi o sam cmentarz, to są tam ciekawe macewy, czyli nagrobki żydowskie. Są tylko takie 4 miejsca w Polsce, a najwięcej, około 400, jest w Krzepicach. Pochodzą z Kuźnicy Starej, tam była huta żydowska i te rzeczy zostały tam odlane. Tak się złożyło, że pani zwróciła się do mnie, żebym zrobił żydowską macewę. No i starałem się, jak mogłem, zrobić. To jest macewa w kolorze tych macew żelibnych. Jest zrobiona z żelaza.
jest pęknięta i podziurawiona kulami, bo trzeba pamiętać, że spod synagogi Krzepickiej 22 czerwca 1942 roku zostało wyprowadzonych prawie 2000 Żydów do Auschwitz, z tego Umschlagplatzu w Krzepicach. Dodatkowo jeszcze z Kłobucka przypędzono Żydów, także miejsce szczególnie tragiczne. Najpierw bicie tego Adchoby na pal, później wywiezienie tych Żydów do Oświęcimia. No, straszne miejsce. Oprócz tego jeszcze czołgi niemieckie 1 września przeszły od strony Lidzbarty przez cmentarz żydowski, niszcząc wiele macew. Jest taki żydowski zwyczaj, że Żydzi na cmentarz przynoszą kamyszki i to są ich problemy, które tam narastały, żeby to zostało jakoś tak rozwiązane. Na tej macewie, którą zrobiłem, też widzę jest wiele kamieni. Mam nadzieję, że zostali wysłuchani. Ciekawym przedmiotem jest mezuza, która została znaleziona na ulicy Rębielskiej. Dzisiaj jedyna chyba taka w Krzepicach. Ten budynek już nie istnieje, ale po prostu jest to jedyna pamiątka, która pozostała po tych Żydach. I myślę, że dobrym miejscem jest Muzeum Krzepickie, które tutaj powstaje. Ciekawymi przedmiotami też są te butelki. Ta pochodzi z Lęborga, czyli Lęborg, czyli ze Lwowa. Nie wiadomo, jak to się stało, że trafiła do Krzepic. W każdym bądź razie są tutaj lwy, jest gwiazda, jest świecznik żydowski, siedmioramienny. A tutaj są ryby. To jest też wszystko związane z religią żydowską. Oprócz tego tutaj są dwa świeczniki ostatniego rabina krzepickiego Bomutza. Zostały znalezione koło jego domu i koło synagogi krzepickiej. Były całkowicie obrośnięte taką rdzą. Udało się je kupić. No i myślę, że będą w przyszłości w Krzepickim Muzeum. Ciekawym jest rytualna miednica z Krzepic. Ryby, są dwie ryby, które musiały mieć łuski. Po hebrajsku tu są napisane Krzepice. I jest rok 5692. Żeby w ogóle umyć ręce, żeby człowiek był rytualnie czysty, to najpierw trzeba było wziąć w lewą rękę ten kubek, no i myć tą prawą rękę. Jeżeli już była w miarę czysta, to wtedy trzeba było wziąć tą czystą ręką kubek w prawą rękę i znowuż lać wodę na tą rękę, no i wtedy po odstawieniu kubka człowiek był już rytualnie czysty. Żydom możemy zawdzięczać te najlepsze domy w rynku na tych ulicach bocznych, bo to właśnie Żydzi je wybudowali i byli ich właścicielami. Także Krzepice by bez Żydów trochę inaczej wyglądały, a dzięki temu, że zajmowali się handlem, mieli pieniądze, no to są takie Krzepice, jakie są. Jeszcze przed wojną było bardzo dużo napadów na Żydów. Skąd to się brało? Stąd, że Żydzi całe noce podróżowali z miasteczka do miasteczka na targi, no i stali się łupem złodziei i stąd te napady, stąd te różne nieprzyjemne historie. Nie? Ja tak myślę, że bez Żydów Krzepice nie byłyby tak piękne, jakie są. Chociaż przed wojną Gazeta Krzepicka robiła wszystko, żeby tą społeczność żydowską zniszczyć. Chodziło o to, że kto kupował u Żydów, to mu najpierw zwracano uwagę, a później jego nazwisko było drukowane w Gazecie Krzepickiej. Gazeta była tylko 2 miesiące, ale jest to jedna z najbardziej antysemickich gazet w Polsce, a przeczytałem przedwojennych gazet ponad
10 500, także mogę śmiało powiedzieć, że ta Krzepicka Gazeta jest najbardziej antyżydowska w Polsce. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tyle pomyj się wylało na Żydów i na tych katolików, którzy u nich pracowali, jak w Krzepicach. No, cały czas przed wojną w Krzepicach dochodziło do różnych konfliktów między Żydami a katolikami. Nawet rynek krzepicki podzielono na pół i z jednej strony od strony kościoła handlowali katolicy, a z drugiej strony od strony południowej, gdzie były same kamienice żydowskie, te duże i sklepy, handlowali Żydzi. I co się okazało? Że targi katolicy przegrywali, bo wszyscy katolicy chodzili z tej strony, bo były sklepy, bo były różne inne rzeczy. No i później jakoś tak już przed samą wojną przestano malować kreskę przez środę rynku. Jestem autorem Drzwi Krzepickich i starałem się tą sprawę żydowską jakoś tak nagłośnić. I jedną ze scen jest wywóz Żydów Krzepickich do Oświęcimia, do Auschwitz. No i chciałbym, żeby jakoś w końcu udało się skończyć remont synagogi. Chcieliśmy tam zrobić muzeum Krzepic, wszystkich pamiątek z Krzepic, między innymi Żydów. Ja zebrałem też parę pamiątek i chcę je po prostu przekazać nieodpłatnie. No i są jeszcze inne takie rzeczy, które zasługują na to, żeby ludzie o nich żeby po prostu ta pamięć o Żydach została zachowana. Chociaż nie ma tu dzisiaj żadnego Żyda.